Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale Historia. Moim i Państwa gościem jest Stanisław Żuławski, historyk, autor książki Przed Hitlerem, wydawnictwo capitalbook.com.pl. Książkę można tam nabyć. To jest historia, którą ja streszczam paroma zdaniami. Dlaczego Niemcy były skazane na Adolfa Hitlera? On się mógł nie nazywać Adolf Hitler, ale z pana książki wynika, że jakiś Hitler tak czy siak by się pojawił. Dlaczego to jest pana zdaniem kluczowy okres w historii Niemiec, któremu warto poświęcić aż 400 stron? Dzień dobry Państwu. Odpowiadając na pytanie, jest to okres przełomowy w historii Niemiec, dlatego że skończyła się pewna epoka. Skończyła się epoka cesarstwa niemieckiego, II Rzeszy i Niemcy z europejskiej potęgi w ciągu zaledwie kilku miesięcy spadli do roli europejskiego pariasa. I też po 4 latach wojny, która miała być przewidywana, że będzie dla Niemiec zakończy się sukcesem w ciągu zaledwie kilku miesięcy 1914 roku, Niemcy z niewiadomych w opinii publicznej niemieckiej powodów wycofały swoje wojska po rozejmie w Compiègne, mimo tego, że znajdował się głęboko na terytorium Francji, Belgii, wycofały swoje wojska, zdemobilizowały żołnierzy, oddały swoją flotę i panowało powszechne poczucie zdrady i oszukania przez państwa Antanty i głównie przez Stany Zjednoczone, które oferowały Niemcom sprawiedliwy pokój, czyli pokój oparty o równe traktowanie bez przegranych i zwycięzców i zwyciężonych. Natychmiast narodziła się teoria ciosu w plecy, tego, że Niemcy zostały zdradzone, nie przegrały na froncie, lecz zostały zdradzone przez wewnętrznych wrogów, mianowicie demokratów i socjalistów. I też w owym okresie Niemcy przeszły bardzo szybką drogę demokratyzacji z państwa militarnego, z cesarstwa, przeobraziły się w ciągu kilku miesięcy w demokrację parlamentarną. W międzyczasie jeszcze był półroczny okres zawirowań, które groziły w zasadzie wybuchem rewolucji komunistycznej. Wszystko to złożyło się na taki obraz gwałtownych przemian, wielkiego upokorzenia, narodzin olbrzymiego resentymentu i połączonego z narodzinami nowoczesności dla Niemiec, z kompletnym przemodelowaniem całego społeczeństwa, stylu życia, systemu politycznego. Więc był to dla Niemiec okres niezwykle istotny, ten właśnie końcówka roku 1918, początek 19 i właśnie o tym czasie narodziła się gwiazda mało wówczas znanego Adolfa Hitlera, który był jedną z wielu ofiar tej wojny wówczas. Ta gwiazda wydawało się, że zgasła kilka lat później, w 23 roku po nieudanym puczu monachijskim i kiedy w 1924 roku Niemcy weszły na drogę stabilizacji gospodarczej. Republika Weimarska weszła na kilkuletni okres tak zwanych złotych lat 20. Wydawało się, że ta postać popadnie w stałe zapomnienie, ponieważ sytuacja gospodarcza była na tyle ustabilizowana, że te wszystkie ruchy radykalne straciły na znaczeniu. Natomiast ta gwiazda znów zabłysła, jak wiadomo, na początku lat 30. po krachu na giełdzie. Więc można powiedzieć, że czy Niemcy były skazane na Hitlera? Skazane by na postać tego typu w polityce, natomiast gdyby później nie ten krach na giełdzie, nie kryzys, ponowny kryzys, być może byłyby normalne, demokratyczne państwo. Myśmy, po prostu było tych zmian za dużo. Mieliśmy sytuację, w którym państwo rządzone w sposób monarchia konstytucyjna, która była w Niemczech, jednak tam cesarz, o żadnej demokracji nie było mowy. To jednak nastąpiły takie bardzo duże i głębokie zmiany i jednocześnie jakieś poczucie krzywdy, tak jak pan wspomniał, że
w świadomości ludzi było tak, że armia nie przegrała żadnej wojny. Mało kto rozumiał tą wojnę, że wojna została przegrana i że wojskowi po prostu poddali się, widząc, że jakakolwiek dalsza próba walki jest po prostu tylko i wyłącznie walką, w której tracą życie żołnierze, a nie ma z tego żadnej korzyści. Tak walczyły zresztą zawsze monarchie. To dopiero demokracje zaczęły walczyć bardzo krwawo do ostatniego żołnierza. To też jest taka dosyć ciekawa historia, że monarchie bardziej szanowały życie ludzi niż demokracje. Tu mamy taką historię, że ten narracja o tym czasie w plecie, o którym pan powiedział, to był właśnie ten pomysł Hitlera, jak zagospodarować, jak ludzi poprowadzić do rewanżu za 1918 rok. To znaczy, zostaliśmy pokonani nie na polu walki, tylko zostaliśmy pokonani przy pomocy jakichś dziwnych machloj. Jeżeli nie Adolf Hitler, to jakie cechy miałby ten przywódca, który by wszedł na jego miejsce? Co takiego, oprócz tego, no, że Hitler okazał się najlepszym z populistów, to jakie cechy po prostu wykreowały ten typ przywództwa, że Niemcy odrzucili demokrację, odrzucili po prostu na rzecz populizmu, na rzecz rewanżyzmu, na rzecz teorii spiskowych, także antysemityzmu? Zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, nawiążę trochę do tego resentymentu, ponieważ, tak jak pan wspomniał, tym mitem założycielskim Republiki Weimarskiej, tym negatywnym mitem był mit ciosu w plecy, czyli zdrady wewnętrznej. To trochę można porównać do tego, co było na przykład tak w Polsce po obradach Okrągłego Stołu, kiedy część opozycji była zawiedziona tym, że tym układem między opozycją a środowiskami postkomunistycznym, to też przeszło to do historii jako taki układ Okrągłego Stołu. To w Niemczech zupełnie powszechny był mit ciosu w plecy i zdrady wewnętrznej. Natomiast generałowie, którzy zdawali sobie sprawę z nieuchronności klęski, wykonali coś w rodzaju ucieczki do przodu, czyli odgórnej demokratyzacji systemu, przekazania władzy socjaldemokratom i centrystom, którzy właśnie w ich imieniu podpisali najpierw rozejm w Compiègne i później traktat wersalski, który był zupełnie haniebny dla Niemiec. Więc jakby to odium klęski zostało przeniesione na samą Republikę Weimarską. Więc teraz, nawiązując do tego, kim była ta postać, kim musiała być ta postać, która miała przynieść Niemcom odrodzenie, byłaby to na pewno postać, która przede wszystkim musiała negować ten system oparty właśnie o postanowienia traktatu wersalskiego. Więc musiała być to postać z krawędzi, ze sceny politycznej, z krawędzi bądź to prawej, bądź lewej, czyli mógł być to przywódca komunistyczny, bądź narodowo-socjalistyczny, bądź skrajnie nacjonalistyczny. Przez pewien czas wydawało się, że taką postacią będzie generał Erich von Ludendorff, który był początkowo widziany w roli przywódcy właśnie środowisk skrajnie nacjonalistycznych, które rozkładały taki parasol także nad partią, zalążkową partią narodowo-socjalistyczną z Hitlera. Hitler bardzo umiejętnie potrafił wykorzystywać właśnie znajomość ze znanymi politykami, takimi jak Erich von Ludendorff. Natomiast ta współpraca skończyła się właśnie po nieudanym puczu w 1923 roku. Natomiast to, co jest istotne, to to, że Hitler nie był konieczny. To znaczy Hitler przeszedł do historii głównie ze względu na swój fenomenalny talent oratorski i na pewne zdolności, na pewną charyzmę. Natomiast, tak jak powiedziałem, takich postaci było wiele. Był to na przykład Ernst Röhm, był to Erich von Ludendorff, byli to drobni przywódcy ruchów nacjonalistycznych, także narodowo-socjalistycznych, bo przypomnijmy, że partia Hitlera nie była jedyną partią narodowo-socjalistyczną. Takie koncepcje istniały już w Niemczech już od końca XIX wieku, łączące idee narodowe z socjalizmem, ale takim socjalizmem rozumianym jako solidaryzm narodu. Czyli mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której Hitler wygrał casting na dyktatora, natomiast naród po prostu potrzebował, naród niemiecki oczekiwał rządów silnej ręki. Naród niemiecki nie był gotowy na demokrację, krótko mówiąc. Naród chciał kogoś, kto poprowadzi ich do rewanżu,
że tam był po prostu popyt na coś takiego, że monarchia odeszła, narodziła się demokracja, która była sobie taka nijaka. No, nie było w Niemczech silnych tradycji demokratycznych, niespecjalnie było widać nawet sieroty, bo to jest to, o czym się nie mówi, że jednak ta demokracja w Niemczech umarła tak specjalnie, no, bez specjalnej walki, bez specjalnej żałoby. To było bardzo szybko. To było raptem kilkanaście miesięcy od momentu, kiedy to się zawsze podkreśla, że Hitler przejął władzę w sposób demokratyczny. Taka jest prawda, że on otrzymał władzę w rządzie koalicyjnym i po prostu wykorzystał prerogatywy rządu demokratycznego do wprowadzenia niedemokratycznego systemu władzy, tak mówiąc najkrócej. To znaczy, w Niemczech był pewien potencjał demokratyczny. Przypomnijmy, że kiedy w 1920 roku doszło do nieudanego puczu Kappa, generała Ludwica i Kappa, pucz ten został obalony w zasadzie w sposób, można powiedzieć, bezkrwawy. To znaczy, legalny rząd socjaldemokratyczny opuścił Berlin. Puczyści przejęli władzę w samym Berlinie, natomiast zaledwie po kilku tygodniach musieli oddać tą władzę ze względu na to, że ogłoszono strajk generalny, czyli te siły socjaldemokratyczne, centrowe były w pewnym sensie na tyle silne, jeśli chodzi o poparcie ludności, że potrafiły sprzeciwić się takim tendencjom dyktatorskim. Problem polegał bardziej na tym, że władza w Republice Weimarskiej, ta władza centrowa była zakładnikiem dwóch skrajności. Z jednej strony obawiała się już na samym początku rewolucji komunistycznej, tu można przypomnieć nieudane powstanie Spartakusa w 18 roku, Róży Luksemburg i Spartakusa w Berlinie, które zostało bardzo krwawo stłumione i przypomnijmy stłumione za pomocą Freikorpsów, oddziałów nacjonalistycznych ochotników, natomiast z polecenia socjaldemokratów, umiarkowanych socjaldemokratów. Więc z drugiej strony zagrażały tej republice dokładnie te same siły, za pomocą których socjaldemokraci właśnie tłumili te powstania komunistyczne, bo to nie było tylko powstanie Spartakusa, to była właśnie ta rewolucja monachijska. Przez pół roku Monachium było na początku republiką socjalistyczną, później przerodziło się na krótki okres czasu w Republikę Sowiecką. Była też to krótka Republika Sowiecka w Bremie, w Hamburgu. Przypomnijmy, że przez pół roku, na przełomie 18-19 roku, na Węgrzech była Republika Sowiecka. Belikuna, która była bardzo też krwawa. To znaczy, tam dochodziło do próby zaimplementowania tego, do czego Ale doszło w Rosji. Dlaczego pana zdaniem to jest interesujący właśnie ten okres, tych kilkunastu miesięcy przełomu 1918-19 roku? Dlaczego z dzisiejszego naszego spojrzenia na Niemcy, na dojście Hitlera do władzy, to jest ten kluczowy tego, czy tam jest jakieś miejsce na jakiś alternatywny scenariusz, czy jest coś, co poszło nie tak, czy któryś z konkurentów Adolfa Hitlera byłby mniej krwawym dyktatorem, czy, bo tak jakbyśmy popatrzyli zresztą na ówczesne tendencje, to praktycznie w całej Europie Środkowo-Wschodniej wygrywały tendencje autorytarne przed wojną. Tam w zasadzie Czechosłowacja się trochę tam broniła przed tym taką tendencją we wszystkich państwach, łącznie z Polską, tendencję do tego, żeby jednak wprowadzać władzę niedemokratyczną, były bardzo silne. Właśnie ten okres jest dla mnie szczególnie interesujący ze względu na to, że był to czas jakby narodzin nowego świata. To znaczy listopad 18 roku to jest krach starego świata, czyli krach starych monarchii, starego układu, starego porządku. Po końcu I wojny światowej dochodzi do tego, że zmienia się, przede wszystkim dochodzi do przetasowania geopolitycznego, czyli do narodzin świata opartego głównie na zasadach promowanych przez
demokracji liberalnych, głównie na zasadach promowanych przez Stany Zjednoczone, czyli samostanowienia narodów, demokracji liberalnej, wolnego handlu. Natomiast jednocześnie dochodzi do prób podważenia tego porządku i stworzenia alternatyw, bądź to alternatyw bolszewickich, właśnie promowanych wówczas z Moskwy. Przypomnijmy, że w Rosji dochodzi do tego, że po zwycięstwie, czy można powiedzieć po puczu Lenina, dochodzi do przetasowania, w wyniku którego jeszcze w trakcie wojny domowej Lenin z Trockim myślą o eksporcie rewolucji na Zachód i podaniu ręki rewolucjonistom właśnie niemieckim, bo to było stałym marzeniem marksistów, to, że właśnie z Niemiec wyjdzie rewolucja, do takiego podania sobie ręki ponad krajami Europy Środkowo-Wschodniej i stworzenia pomostu dla budowy Republiki, czy Sowieckiej Republiki Europejskiej. To była jedna z alternatyw, ale była też alternatywa, można powiedzieć, alternatywy autorytarne, bądź to konserwatywne, bądź to właśnie wtedy faszystowskie, można powiedzieć, bo faszyzm był pewnego rodzaju nowym ruchem, który starał się być alternatywą zarówno dla liberalizmu, demokracji, jak i dla komunizmu, ale który łączył sobie pewne skrajności też komunizmu i w pewien sposób też nawiązywał do konserwatyzmu, ale był jego, takim, można powiedzieć, wypatrzeniem. Przypomnijmy, że pucz Hitlera był inspirowany przecież marszem Mussoliniego na Rzym. Kiedy pucz ten został w zasadzie zduszony w zarodku, Hitler zmienił zupełnie reguły i ubrał się we frak już po wyjściu z więzienia i stał się politykiem, zajął się polityką parlamentarną przede wszystkim. Oczywiście wykorzystywał też bojówki w spotyczkach ulicznych, natomiast w oficjalnej polityce starał się już walczyć w warunkach parlamentarnych. Natomiast do 23 głównie opierał się na takich założeniach ulicznych. Ale czy to, to co pan teraz tutaj opisuje, pan taki właśnie kluczowy moment, który poprzedził narodziny Hitlera. Natomiast pytanie jest takie, czy, bo to jednak zawsze jest pokazanie alternatywnej historii, kiedy analizujemy sytuację w Polsce w latach 30., trudno nie zauważyć, że od 1926 roku, od momentu przejęcia władzy przez sanację, dyktatura po prostu zaszkodziła Polsce i doprowadziła do tego, że w 13 lat państwo zostało stracone. W zasadzie trudno sobie wyobrazić dla Polski najgorszy scenariusz niż ten, do którego doprowadziły rządy sanacji, czyli sytuację, w której w 1939 roku walczyliśmy samotnie z dwiema największymi lądowymi potęgami świata, Niemcami i Rosją Sowiecką. Więc można powiedzieć, że to jest scenariusz, tutaj już jest pole. Wygrywa tutaj pan Piotr Zychowicz ze swoimi teoriami, które rzucił. Dosyć naturalnymi, że no, alternatywą dla stania się ofiarą niemiecką był sojusz z Niemcami. Jest jeszcze mniej popularna alternatywa, że Polska mogła nie demontować układu wersalskiego, mogła zawiązać sojusz z Czechosłowacją. No i teraz pytanie takie, czy był i jest alternatywny scenariusz? Pan tu nie daje takiej odpowiedzi w tej książce, ale pan daje, że tak powiem, tylko obraz tej sytuacji, takie zdjęcie historyczne, które nam pokazuje, dlaczego narodził się Hitler. Ale pytanie jest takie, czy były jakieś osoby, czy były jakieś zdarzenia, które mogły Hitlera wyrzucić z tej kursu i z tej ścieżki, czy też, a jeżeli nie Hitler, to kto? Czy właśnie wspomniał pan o tych parę nazwisk? Czy ktoś z nich był, no, mówił pan o Romie, którego wykończył sam Hitler. Drogi panów się po prostu rozeszły bardzo krótko i brutalnie, natomiast po prostu Rom chciał zrobić to samo, co zrobił Hitler, tylko no, Hitler go uprzedził po prostu. Tutaj można powiedzieć, że nie doliczył. Pytanie jest takie właśnie, czy ten scenariusz taki, który się skończył źle w sumie dla całego świata, źle dla niej, czy mogło to pójść inaczej? Jeżeli tak, to w którym momencie?
Wydaje się, że mogło pójść inaczej, gdyby, tak jak wspomniałem, nie doszło do kryzysu w latach 30. i Ale ten kryzys mamy. To, że ten kryzys wykończył nie tylko polską, nie tylko niemiecką demokrację, aczkolwiek w Polsce już tej demokracji nie było, natomiast wręcz przeciwnie. Pierwsze lata po zamachu majowym to było to, że Piłsudski zdaje się, że wycyrklował z tym zamachem, widząc pewne ożywienie gospodarcze związane ze stabilizacją waluty, z pewnymi takimi rzeczami, które chciał właśnie przypisać swoim rządom, chociaż to tak naprawdę to nie miało wspólnego nic z przejęciem władzy przez sanację. Chciał, tak jakby powiedzieć, wejść na falę. Więc to jest takie wydarzenie, które mamy, ten kryzys globalny mamy, tutaj nie zależy. Natomiast w Polsce mogło na przykład dojść do tego, że w 1926 roku wojska rządowe mogły nie ustąpić, były jednak wciąż silniejsze. Wystarczyło po prostu, aby politycy wykazali się twardszą postawą wobec Piłsudskiego i nie kapitulowali. tak, no wtedy na pewno by się, myślę, że nie skończyłoby się to żadną wojną domową, bo sam Piłsudski był chyba przerażony rozmiarami tego, to znaczy skalą tych walk, prawda? Więc, ale wracając jeszcze do Niemiec, to przecież należy pamiętać o tym, że mimo że partia NSDAP w wyniku kryzysu uzyskała przewagę parlamentarną, nie była to przewaga umożliwiająca na samodzielne rządzenie, więc nie mieli decydującej większości pozwalającej na sformułowanie gabinetu. Więc tu była kwestia raczej kilka kwestii. To, że na przykład Stalin doprowadził do tego, że komuniści odstąpili od sojuszu z socjaldemokratami, to był jeden wariant. A drugi wariant to taki, że środowiska konserwatywne niemieckie właśnie w obawie przed sojuszem komunistycznym, czy właśnie dojściem komunistów do władzy, czyli największym rywalem Hitlera po lewej stronie, weszły w sojusz z Hitlerem, zaprosiły go do władzy i w zasadzie utorowały mu drogę na salony, to znaczy umożliwiły mu to, że za pomocą środków parlamentarnych, tu przypomnijmy, że była taki paragraf Konstytucji Weimarskiej, który pozwalał zawiesić prawa demokratyczne w związku z sytuacją wyjątkową, ponieważ ciągle nad Republiką Weimarską wisiało to widmo roku 18, przełomu 18-19, więc tych zarówno puczów nacjonalistycznych, jak i rewolucji komunistycznych, więc istniało takie prawo, które pozwalało kanclerzowi legalnie zawiesić prawa obywatelskie. No i to Hitler wykorzystał po pożarze Reichstagu, który był takim pretekstem właśnie do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Przecież Trzecia Rzesza przez cały swój okres była państwem stanu wyjątkowego. Więc można powiedzieć, że gdyby te środowiska konserwatywne uosabione przez Papena nie poszły na współpracę z Hitlerem, być może po prostu po serii jakichś kryzysów wykrystalizowałaby się w Niemczech inna władza. Więc nie można powiedzieć, że Niemcy były skazane na Hitlera, natomiast ze wszystkich alternatyw takich nacjonalistycznych, dyktatorskich, Hitler wydawał się najbardziej atrakcyjną dla Niemców, dla radykałów niemieckich, ponieważ to jego mentor, patron, poeta Dietrich Eckart, który właśnie był jego patronem w latach kształtowania się ruchu narodowo-socjalistycznego właśnie w Monachium w 19 roku, on stwierdził coś takiego, że przyszły przywódca musi być twardym facetem, najlepiej, żeby był żołnierzem, ale nie może być oficerem, bo ludzie już nie szanują munduru. Czyli musiał być kimś z przeszłością wojskową, musiał być człowiekiem prostym, nie może być intelektualistą, bo powiedział Dietrich Eckart o tym, że polityka to jest najgłupszy zawód świata. Więc chodziło po prostu o kogoś, kto porwie swoją charyzmą tłumy i też będzie grał na emocje. A te emocje były naprawdę wzburzone. Tak naprawdę opowiada pan historię, dlaczego właśnie Niemcy były skazane. Niemcy w 1900, w latach 30. były po prostu skazane na Hitlera. To znaczy, sytuacja niemiecka była taka, że Hitler spełnił w tym castingu na dyktatora, na człowieka silnego, człowieka, który musiał być populistą.
Krótko mówiąc, jak to ktoś kiedyś żartował w Polsce, Niemcy nie dojrzały do demokracji i najlepiej na ten brak dojrzałości Niemiec, młodych, demokratycznych Niemiec, brak dojrzałości społeczeństwa do demokracji odpowiedział właśnie Adolf Hitler, czyli skazani na Hitlera. Poniekąd tak. No też, tak jak wspomniałem, był to wynik tego, że też te środowiska konserwatywne głównie za bardzo zawierzyły swoim umiejętnościom politycznym. To znaczy, oni patrzyli trochę na Hitlera z taką lekko z rezerwą i pogardą, nie dostrzegli w nim człowieka, który będzie w stanie w tak machiawelliczny sposób wykorzystać okoliczności, czyli to, że za pomocą państw stanu wyjątkowego po prostu usunie kolejno swoich konkurentów, najpierw komunistów, później socjaldemokratów i w ten sposób osiągnie większość, też obsadzi najważniejsze stanowiska, bo przecież przypomnijmy, że chyba dwie teki tylko narodowi socjaliści objęli w latach 30., ale to były teki najważniejsze, czyli MSW, Göring i policja polityczna, więc no, praktycznie wzięli najważniejsze karty w tej grze. No tak, No i i tego następnie wykorzystali to do tego, żeby w sposób bezwzględny zapanować. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był historyk Stanisław Żuławski, a tutaj mamy książkę Przed Hitlerem. Książka jest dostępna na stronie capitalbook.com.pl. Dzięki tej książce możecie się Państwo dowiedzieć o tym, dlaczego Niemcy po roku 1918 były skazane na dyktatora. No ten casting na dyktatora wygrał właśnie Adolf Hitler. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję Państwu.